Cześć, cześć i czołem, witam wszystkich serdecznie. Tak, to jest już druga albo nawet trzecia próba skręcenia ogłoszenia duszpasterskiego dla was. Słuchajcie, lecę z koksem od razu, bo jest dużo spraw do omówienia, a nie chciałbym przedłużać. Podzieliłem sobie to ogłoszenie na trzy sekcje. Pierwsza sekcja to jest obecnie, to są obecnie prowadzone projekty, tudzież projekty, które są w planach, tak? Druga sekcja to są gry grane, czyli tytuły, po które sięgnąłem w ostatnim czasie, mimo iż samego czasu miałem bardzo mało na granie jakiekolwiek, a nawet już na kręcenie filmów to już nawet nie powiem, jak widzicie, dopiero ruszyłem z Velvet Assassin dalej. No i trzecia sekcja to są takie sprawy ogólne, które chciałbym omówić, no i może naprostować parę rzeczy też, co niektórym. Dlatego od razu już mówię, tak, że przechodzę do rzeczy i co za tym idzie, na pierwszy ogień obecnie prowadzone projekty i przyszłe w planach. Obecnie prowadzony, kręcony, tak? Velvet Assassin zostanie dokończony. Jak wiecie, ja po prostu potrafię przeciągnąć w czasie, odwlec trochę ukończenie projektu, ale sam projekt koniec końców zostanie zamknięty, dlatego Velvet Assassin jak najbardziej mam zamiar doprowadzić do końca. Warszawa, został nam tylko już w sumie jeden etap, tak, w więzieniu. Potem mamy już wioskę we Francji, znaczy, no, wioskę we Francji, tam takie pierdołki. No i potem już etap w szpitalu i sama końcówka gry, także to już tam w sumie niewiele zostało, aczkolwiek, no, jak widzicie, gra jest strasznie wredna, jest zbugowana, no i potrafi niejednokrotnie wkurzyć podczas grania, a już podczas kręcenia samego materiału do niej, tak jak ja to robię, na przykład wideo poradnika, tak, że chciałbym pokazać wszystko jak najlepiej, to się po prostu w pewnych momentach nie da, no ale jakoś trzeba sobie radzić, dlatego powolutku brniemy do przodu. Kolejny projekt, słuchajcie, jestem od, no w sumie od momentu, kiedy zaczęła się ta dłuższa przerwa taka, tak, mniej więcej od sierpnia, września, jestem znowu przez was męczony, no, że tak ujmę to, tak, jestem przez was męczony o Parasite Eve 2, Parasite Eve 1, znaczy materiał, tak, do Parasite Eve 1, mimo że był pierwszym materiałem, jaki wrzucałem na YouTube, podoba się wam i chcecie po prostu, abym dokręcił dwójkę, mimo iż z tego, co widziałem na YouTubie, jest kilku zagrajmerów, którzy nakręcili materiały bądź kręcą materiały do Parasite'a dwójki, z czego wynika, że jeżeli chcecie, abym ja to zrobił, to znaczy, że tamte materiały niezbyt przypadły wam do gustu. No i w sumie się wam nie dziwię, ponieważ tamci ludzie po prostu kręcą albo na ślepo, tak, albo po prostu grę znają, no, 5 przez 10, że tak powiem, tak, i zwykłe zagrajmy to sobie możecie zrobić w domu, tak, odpalacie emulator, czy tam konsolę, wrzucacie grę i jedziecie z koksem, tak, to takie coś to sobie faktycznie można w domu zrobić, ale zrobienie do tej gry porządnego wideoporadnika, takiego, gdzie ktoś wyjaśni wam co, jak i dlaczego, to jest też faktycznie sztuka, dlatego się wam w sumie też nie dziwię. I Parasite Eve 2, powiem wam, na jakim etapie jestem. Znaczy, grę ograłem dosyć dużo razy, ale było to też dawno temu i po prostu musiałem sobie ją przypomnieć, a z racji tego, że ogrywałem też inne tytuły, no to nie miałem zbytnio czasu. Jeśli chodzi o sam materiał, znaczy ja to będę robił w trakcie, bo to mówię, to jest kwestia ogrania jednego lub dwóch przesiądnięcia na jeden, dwa wieczory. No i potem można kręcić już z danego etapu materiał i go wrzucać albo coś na deseń. Sztuczka techniczna polega na tym, że sam materiał, tak, nakręcony materiał, taki do wrzucenia na YouTube, tak, mam schomikowany na razie na dysku i nie jest tego dużo, słuchajcie, jest tylko wstępniak przed rozgrywką, standardowo jak u mnie zresztą, no i jest pierwszy etap taki, ten Acropolis Power, ten Acropolis Tower Power, pieprzną teraz. Acropolis Tower w Los Angeles, także po prostu tylko to na razie mam nakręcone i postaram się zadowolić wasze oczy i uszy, wrzucając ten materiał maksymalnie do końca roku. Mam nadzieję, że się to uda, no bo jak wiecie, jakieś święta tam idą i tak dalej, więc pierdołowate jakieś robienie w kuchni i tym podobne dziwne rzeczy w domu się zdarzają, a że, jak wiecie, dosyć, no, burzliwy okres, tak, bo i
No ogólnie wiadomo, to o co chodzi, co ja tutaj będę tłumaczył. Także mówię, postaram się po prostu, żeby ten materiał z Acropolis Tower został wrzucony do końca roku, ewentualnie tam jeden odcinek może gdzieś tam się zahaczy, znaczy zawieruszy tak i dopiero po nowym roku zostanie wrzucony, ale mniej więcej wiecie na jakim etapie jestem. I powiem wam teraz tak, ponieważ uległy zmianie moje plany dotyczące kręcenia wideoporadników, znaczy no ogólnie, tak? Więc najprawdopodobniej na tym etapie Parasite Eve 2 stanie. Czyli po przejściu Acropolis Tower, zanim trafimy na pustynię, no kto grał, to wie o co chodzi, tak? Kto nie grał, no to dostał mały spoiler. W każdym razie na tym etapie Parasite Eve 2 prawdopodobnie stanie, ale nie powiem wam na jaki okres dokładnie, ponieważ mam do ogrania inną grę, z którą wiąże się też pewne wydarzenie, które ostatnio miało miejsce. Znaczy, wydarzenie miało miejsce tak na dobrą sprawę z jakieś 2-3 tygodnie temu, ale dopiero teraz nadrabiam zaległości i dopiero do niego dotarłem. Dlatego wstrzymam ewentualnie tam jakieś poboczne odcinki gdzieś tam, nie wiem, z raz na tydzień, może raz na 2 tygodnie tego Parasite'a wrzucę, tak? Ale nie będzie on moim priorytetem, będzie za to priorytetem inny projekt, do którego mam zamiar się dobrać, dlatego mam nadzieję, że przymkniecie na to oko i wybaczycie takie właśnie opóźnienia jakieś i tym podobne rzeczy. Czym jest ten projekt? To będzie projekt niespodzianka. To będzie projekt niespodzianka, to jest raz. I dwa, to będzie projekt z dedykacją. Także mówię, po nowym roku spodziewajcie się po prostu lekkiej zmiany planów dotyczących kręcenia materiałów i wrzucania. No i w sumie myślę, że to by było na tyle, tak? Dlatego co tu dużo mówić. Przechodzimy do następnego punktu, a następny punkt to są gry grane. Ha! Dokładnie było, znaczy gier granych było dosyć dużo, ale po prostu powiem wam co i jak i moje. Ustosunkuję się do nich, o, że tak powiem, tak? Na pierwszy ogień Ghost Recon Future Soldier. Słuchajcie, to jest ostatni Ghost Recon, który wyszedł, tak, na piece, na konsolę i tak dalej, i tak dalej. I swego czasu były też takie, jakby, nie wiem, prośby, nie wiem jak to nazwać, sugestie, o, właśnie. Były takie sugestie, żebym nakręcił wideoporadnik do Ghost Recon Future Soldier. Słuchajcie, ja tą grę grałem, nie wiem, z 2 razy może, tak? I stwierdzam jednoznacznie i nieodwołalnie, tak, że Ghost Recon Future Soldier nie ukaże się u mnie na kanale. Nie ukaże się u mnie na kanale, dlatego, ponieważ ta gra nie nadaje się na wideoporadnik. Ta gra jest tak prosto zrobiona, jest tak chamsko zawężona, jeśli chodzi o lokacje, o przechodzenie tych lokacji, o możliwości, o warianty i tak dalej, że to się po prostu nie nadaje na wideoporadnik. Ta gra przechodzi się sama, jak Call of Duty w single player, tak? Znaczy w trybie, tak? Single player. Jak Battlefield, nie wiem, ostatni Medal of Honor. To po prostu tam się nie da zgubić, no. To jest, idziecie jak po sznurku. Jak nie wierzycie, to sami ograjcie albo obejrzyjcie sobie u jakichś innych ludzi kręcących materiały z gier, tak, jak wygląda Ghost Recon Future Soldier i sami się przekonacie. Ta gra po prostu się nie nadaje na wideoporadnik, koniec i kropka. Poza tym jest tak zbagowana, że to się w głowie nie mieści. W ogóle śmiechu warte jest, słuchajcie, jak Ubisoft o tą grę gra. Ten dba, znowu się przejęzyczyłem. Do czego zmierzam? Ano do tego, że ostatnie statystyki, znaczy oglądałem sobie na początku mniej więcej grudnia, tak średnio raz na miesiąc sobie poprawiam humor, słuchajcie, i wchodzę sobie na ten cały Ghost Recon Network, tak, jaki tam jest od Ubisoftu i patrzę ile jest aktywnych graczy w daną grę. No i słuchajcie, powiem wam, że statystyki z grudnia to jest po prostu śmiech na sali, ponieważ w Ghost Recona Future Soldiera według danych z grudnia, na początku, tak, ten pierwszy tydzień grudnia, jak sobie patrzyłem tam, to jest około 250 chyba graczy aktywnych na PC-cie. Nie wiem, czy to teraz wzrosło. Prawdopodobnie wzrosło trochę, bo idą święta, ludzie mają więcej czasu i tak dalej, ale ta gra nigdy nie świeciła cyframi, jeśli chodzi o graczy, tak? I z tego, co patrzyłem, bo ja tak mówię, raz na miesiąc sobie tam wchodzę, żeby się pośmiać. I tak na dobrą sprawę to świadczy tylko i wyłącznie o poziomie tej gry i o tym, że ta gra się po prostu nie sprzedaje. Nie sprzedaje się dlatego, ponieważ nie został to zrobiony.
ona nie została zrobiona tak jak stare Ghost Recony, tak? To nie jest to, czego ludzie oczekiwali. Ubisoft dostał teraz za swoje i bardzo dobrze im tak, no. Niech się schowają. To jest dobra gra do ogrania sobie raz i skasowania z dysku. O, do tego się nadaje. Dlatego mówię, jak chcecie się pośmiać, to wejdźcie sobie i zobaczcie. Powiem wam, że jak chcecie jeszcze bardziej się pośmiać, to powiem wam, że we Freelancera, tak? Do którego kręciłem poradnik, kurde, chyba z półtorej roku temu, albo coś koło tego. Na dzień dzisiejszy we Freelancera szacunkowo gra więcej osób niż w Ghost Recon Future Soldiera. Autentycznie. Wystarczy spojrzeć na listę serwerów i tak średnio sobie policzyć ilość osób grających, bo niektóre serwery są zapchane po brzegi, mimo iż mają przekręcone liczniki, jak na przykład Discovery, a jest tam masa osób, serwer jest zapchany, no nie wejdziecie tam, jest max ile wejdzie na slotach i koniec. Także autentycznie to jest albo porównywalne, albo nawet Freelancer przewyższa w niektórych momentach Ghost Recon Future Soldiera, więc sorry, ale to jest śmieszne i ja po prostu stwierdziłem, że nie będę kręcił wideoporadnika do tej gry, bo się po prostu nie opłaca, tak? To jest tytuł po prostu, który nie nadaje się na wideoporadnik. Za to ogrywałem inny tytuł od Ubisoftu, który miał premierę we wrześniu. Ha! Na konsolach miał jakiś czas temu i, że tak płynnie przejdę do niego. I słuchajcie, ten tytuł już bardziej się nadaje na wideoporadnik z racji tego, że są tam naprawdę ciężkie zadania do wykonania, no i trzeba też wiedzieć, co i jak robić. Ten tytuł to I'm Alive, czyli taki prekursor The Last of Us, jak to niektórzy określają, chociaż nie wiem, czy to jest dobre porównanie. Na pewno gra jest fajna, ma fajny scenariusz, ma fajne założenia, klimat ma świetny, powiem wam, słuchajcie. Jeśli nie graliście, jeśli nie widzieliście, no to możecie sobie trochę pospoilerować, jak to wszystko wygląda i jak to działa. Ten tytuł jest zdecydowanie lepszym kandydatem na wideoporadnik, zwłaszcza na najwyższym poziomie trudności, na którym też go grałem. Autentycznie wypełnienie wszystkich zadań, bo tam trzeba pomagać ofiarom kataklizmu, cokolwiek to było, bo to w sumie nie wiadomo, co to było, jest nazwany tylko, że to był The Event, tak? No i po tym zdarzeniu po prostu miasta legły w gruzach i tak dalej. No dobra, nie będę tam się rozwodził, tak? Ale w każdym razie mamy ludzi pobocznych, którym można pomóc, tak? Na przykład gościa, który trzeba przynieść papierosy, tak, staruszków, którym trzeba dać wino, tak, i tym podobne dziwne rzeczy. W każdym razie jest ich trochę, chyba 17, 16 albo 17, jakoś tak, i żeby pomóc wszystkim, to naprawdę trzeba się nieźle napocić, słuchajcie. Sama rozgrywka jest całkiem fajna, bardzo mi się gra spodobała. Ja w nią swego czasu właśnie troszeczkę grałem na konsoli, ale no nie za dużo jakoś tak, no bo konsola też była w sumie, że tak powiem, pożyczona, dlatego ogrywałem inne tytuły. Ten tytuł spodobał mi się, ale stwierdziłem, że po prostu, kurczę, ja to muszę ograć na spokojnie, a nie tak na wariata. No i akurat Ubisoft zrobił niespodziankę, tak, puścił porta z konsoli na pecety i gra się ukazała we wrześniu, miała premierę. Jakoś sprzedażą też nie zawojowała rynku, ale powiem wam, jeśli chodzi o sam tytuł, jest bardzo fajny, najprawdopodobniej ukaże się w przyszłym roku jako wideoporadnik. Trzeci tytuł, słuchajcie, bo jeszcze tą sekcję to sobie podzieliłem na dwie części, słuchajcie, to są gry takie zwykłe komercyjne i gry właśnie niezależne. O, i teraz właśnie będzie trzecia gra komercyjna, którą ograłem, a która mnie cholernie zaskoczyła. Gra miała premierę w kwietniu albo w marcu, jakoś tak, tego roku, jeszcze tego roku, 2012. I słuchajcie, ta gra się nazywa Binary Domain. Ona też ukazała się na konsolę PlayStation 3. I w sumie furory jakiejś dużej też nie zrobiła, ale jest całkiem fajna. To jest typowa, jak to brzydko określę, japońszczyzna. Są duże mechy, słuchajcie, jest bardzo futurystyczny świat, tak? Mamy bohaterów, którzy całkiem fajnie się z nimi gra, naprawdę, bo każda postać ma własne jakieś tam odzywki, tak? Ma własny system zachowań i tak dalej, i tak dalej. Binary Domain, słuchajcie, w ogóle zarypisty ma scenariusz, mimo że tam jest duża rozpierducha, coś a la Lost Planet, tak? Bo walczymy z dużymi mechami, a w Lost Planet mamy wielkich akrydów, no ale wiadomo, o co come on, nie? I mimo że tam jest dosyć duża rozpierducha, to założenia i w ogóle sama gra potrafi naprawdę wciągnąć, a scenariusz jest naprawdę świetny. Polecam, tak, jeżeli jej nie ogram, tak, a chciałbym, jeśli dam radę, jeżeli jej nie ogram, to chciałbym polecić tą grę w szczególności osobom, które
fascynują się manga anime, tak? I lubią takie tytuły jak Ghost in the Shell, jak Armitage, Ergo Proxy, albo to Vexile, o właśnie. Tak na dobrą sprawę, jeśli by to streścić, zawrzeć to w dwóch tytułach, to powiem, że Binary Domain to jest takie połączenie Armitage i Vexile. I jeżeli po prostu czujecie klimat z tych tytułów, Binary Domain jest pozycją obowiązkową dla was do ogrania i zobaczycie, nie zawiedziecie się. Gra jest naprawdę świetna. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tytuły komercyjne. Przechodzimy do tytułów indie. Pierwszy tytuł indie to jest, słuchajcie, Botanicula. Fantastyczna przygodówka od twórców Machinarium, która urzeka może nie tyle oprawą graficzną, bo w sumie tam jakoś takiego wodotrysków nie ma, ale jest to przyjemne dla oka, bardzo przyjemne dla oka. Ale przede wszystkim oprawa dźwiękowa. To jest po prostu, słuchajcie, normalnie miód... Nie, źle to powiedziałem. Ha! Miód w uszach. Nie to miałem na myśli. Chodzi o to, że po prostu oprawa dźwiękowa jest tak miodna, o, to jest dobre określenie, jest tak miodna, że po prostu możecie podczas rozgrywki w tą grę rozpłynąć się wręcz w fotelu, czy w czym tam będziecie siedzieć, tak? Jest świetnie zrobiona, ma fajne zagadki, super klimat i scenariusz jest całkiem niezły, bo scenariusz ogólnie opowiada o pięciu przyjaciołach, którzy ratują ostatnie drzewko, ostatnie nasionko ze swojego drzewka i mają po prostu... To jest ich główna misja, tak? Ocalić to nasionko i zasadzić w nowym miejscu, żeby nowe drzewo wyrosło. I gra jest tak niesamowicie słodka, że tak to ujmę, ale też momentami trudna. I niektóre zagadki naprawdę, słuchajcie, są... potrafią zabić ćwieka. Dlatego polecam też do grania naprawdę fajny tytuł. Kolejna produkcja niezależna to jest produkcja, o której było ostatnio dosyć głośno i jest to FTL, czyli Faster Than Light. Gra, która nie nadaje się na wideoporadnik z bardzo prostego powodu. Jest w niej za duża losowość. Nie można poprowadzić wideoporadnika do gry, która ma bardzo dużo losowości i za każdym razem, gdy rozpoczynacie swoją przygodę z nią, to jest zupełnie coś innego. Możecie ewentualnie poprowadzić, tak? Znaczy można poprowadzić wideoporadnik na zasadzie wskazówek ogólnych, tak? Ale nie można poprowadzić tak, żeby na przykład ktoś obejrzał i wiedział, co w danym momencie zrobić, ponieważ ta gra zaskakuje za każdym startem, no, że tak powiem. Macie 9 statków, z czego każdy statek ma drugi wariant, czyli łącznie macie 18 modeli, że tak powiem, okrętów, tak, statków kosmicznych, którymi możecie poruszać się właśnie w świecie gry. Dodatkowo jeszcze każdy ma inne uzbrojenie, inaczej jest kształtowana załoga, ale najgorsze z tego wszystkiego jest to, albo i najlepsze, że wydarzenia, które spotykają was jako graczy podczas przechodzenia gry, są autentycznie losowe. Systemy, które się generują na początku i tak dalej, i tak dalej. No, obejrzyjcie sobie materiały od innych ludzi, także sami zobaczycie, sami się przekonacie. Mimo wszystko gra jest naprawdę świetna, fantastyczna i warta zauważenia, warta do ogrania. Dlatego jeśli miałbym czas, to prędzej bym kręcił z tego jakiś zwykły zagrajmy, tak? Zwykły let's play. Ale wideoporadnika się do tego praktycznie nakręcić nie da. Trzeci tytuł, w sumie słuchajcie, jeszcze go nie skończyłem, ale jestem w trakcie ogrywania, to jest Bastion. Jest, no nie powiem wam po prostu, wklepcie sobie Bastion, sami zobaczycie. Gra jest naprawdę świetnie zrobiona, jest najbardziej urzeka w niej narrator, który po prostu komentuje praktycznie wszystko, co robicie głównym bohaterem i opowiada całą historię. I to jest trzon tej gry, że tak powiem, o. Ogólnie gra jest naprawdę fajna, może się sprawdzić i polecam też rzucić na nią przychylnym okiem. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o same gry. Teraz tak, słuchajcie, sprawy ogólne, o właśnie, sprawy ogólne, czyli przechodzimy płynnie do kolejnych rzeczy. Pierwsze co, oczywiście wiadomo, chroniczny brak czasu, uniemożliwiający kręcenie filmików, no niestety tak czasami bywa. Są sprawy ważniejsze od kanału YouTube, to ja zawsze podkreślam, dlatego staram się jak mogę po prostu kręcić te filmy. Jak mam więcej czasu, to dokręcę ich więcej. Jak mam mniej czasu, to kanał po prostu
w tym momencie spada na dalszy plan i tak to miało znowu, bo w zeszłym roku też była taka przerwa przed świętami i dopiero po nowym roku ruszyłem, no w tym roku udało mi się jeszcze przed świętami coś wrzucić i prawdopodobnie jeszcze wrzucę, no ale mniej więcej ten sam okres, tak, no wzmożona praca i takie inne dziwne rzeczy, masa innych spraw niezwiązanych z YouTube'em, które są ważniejsze właśnie niż granie, tak, niż kręcenie filmów na kanał, co automatycznie też oznacza, że kanał staje na pewien okres i nic się na nim takiego nie dzieje, dlatego no mówię, mam nadzieję, że zdążyliście się już do tego przyzwyczaić i no wiecie jak to działa, tak, no o to, tak to ujmę. Jeśli komuś po prostu to bardzo przeszkadza, no to już, no ja to na to nic nie poradzę, to po prostu, no jak słyszycie zresztą po moim głosie, tak, ja nie jestem jakimś dzieciakiem z gimnazjum czy z liceum, który dorwał się do komputera i kręci po prostu, wali filmami na lewo, na prawo, bo ma za dużo czasu, nie, ja normalnie mam pracę, słuchajcie, mam znajomych, z którymi się spotykam i inne tym podobne rzeczy takie życiowe, tak, co automatycznie też oznacza, że no siedzenie przed komputerem i kręcenie filmów na YouTube to nie jest mój priorytet, dlatego, no i ogólnie sprawy życiowe, tak, które po prostu się napatoczą, może tak powiem, bo wiadomo, życie pisze różne scenariusze i ostatnio właśnie jeden z takich scenariuszy dopadł jednego z moich mentorów YouTube'owych, czyli Wicka, tak, link do kanału Wicka, to jest, on dokładnie ma nika Wicek 83, tak, i Wicka po prostu dopadło coś takiego, ja dopiero teraz nadrabiam zaległe filmy z listopada nawet, słuchajcie, także jaje jak berety, no i Wicek tam właśnie w jednym z ostatnich ogłoszeń zapowiedział, że wstrzymuje, znaczy projekt, który obecnie prowadzi, doprowadzi go do końca, tak, dociągnie go, ale dalsze projekty nie wiadomo kiedy się ukażą, ponieważ będzie dosyć długa przerwa, jak sam zapowiedział na kanale, nie wie kiedy wróci, nie wie czy w ogóle wróci na YouTube, a szkoda naprawdę, to jest jeden z moich mentorów, uwielbiam po prostu oglądać jego filmy, jego komentarze są, powiem wam inaczej, bo ja w sumie Wicek po prostu ma misję, tak, o, na YouTubie, że tak ujmę, propagowanie przygodówek. O, ja ogólnie nie jestem takim typowym graczem przygodowym. Jak widzicie, wrzucam gry z różnych platform, tak, z różnych najróżniejszych gatunków, co oznacza też, że... co nie oznacza też, że nie widzę przygodówek, które trochę podupadły w ostatnim czasie, bo jak wiecie, mam też na kanale kilka tytułów, a szykują się następne. Dlatego co fajniejsze takie przygodówki, co ogrywałem, bardzo chętnie też je wam przybliżę, bo to jednak jest fajny gatunek i nie tylko siedzenie przed komputerem i łupanie za pomocą myszy i klawiatury w FPS-y daje radochę, bo czasami pogłówkowanie trochę też potrafi dużo satysfakcji przynieść. Dlatego szkoda naprawdę, że on się częściowo, znaczy przyjmuję założenie, że częściowo, że on wróci za jakiś czas i będzie znowu kręcił, bo granie w jakąś grę samemu, a oglądanie tej samej gry, mimo że grało się w tą grę wcześniej, ale oglądanie znowu tej gry i słuchanie jego komentarzy, to jest zupełnie inna bajka, słuchajcie. I wiele tytułów, które ogrywałem wcześniej, po prostu Wicek też kręcił, między innymi Black Mirror, tak? I po prostu obejrzałem to tak czy siak, od dechy do dechy, od początku do końca. Także mam nadzieję, że on wróci i że będzie dalej kręcił i pieścił nasze uszy swym głosem i komentarzem oraz nasze oczy swym świetnym prowadzeniem rozgrywki. Także ja mam podobnie jak on. Po prostu jak czasami coś mnie dopadnie, to no kanał YouTube leży i kwiczy, o, że tak powiem, tak. Aczkolwiek no staram się jak mogę też, nie? Mimo wszystko, że jakoś coś tam się kręci, no. Słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa do omówienia, ponieważ istnieje możliwość, że będę użyczał swojego głosu albo w wideo recenzjach, tak, albo w ogóle w jakichś tam komentarzach do innych kanałów, dla innych YouTuberów. Jeżeli coś takiego nastąpi, bo na razie to w sumie są tylko takie zwykłe gadki, tak, ale jeżeli coś takiego nastąpi, dowiecie się o tym pierwsi,
I jestem bardzo zaciekawiony, że tak powiem, tak? Jestem, bardzo mnie interesuje wasza opinia, czy po prostu mój głos faktycznie się nadaje, na przykład, nie wiem, na czytanie wideorecenzji, o coś takiego, tak? Albo w ogóle prowadzenie wideorecenzji, tak? No, kolejna sprawa jest taka, że od nowego roku chciałbym troszeczkę też zmienić, jeśli oczywiście będzie taka możliwość, a zakładam, że będzie. Chciałbym zmienić trochę ideę i przekaz kanału, bo na razie są w sumie jakieś tam mniejsze poboczne rzeczy, między innymi AMV-ki jakieś swoje starsze powrzucałem, których nigdzie nie znajdziecie na sieci praktycznie, a już na pewno nie w takiej jakości, między innymi intra do konwentów, których no praktycznie chyba nikt nie ma, a już na pewno nikt nie ma oryginału. I sztuczka polega na tym, że chciałbym wrzucać inne materiały, między innymi właśnie może robić własne wideorecenzje, tak, do różnych gier. Może robić jakieś wideoporadniki, ale niekoniecznie powiązane, słuchajcie, z grami. Na przykład, nie wiem, no tak na szybko, co mi przyszło, jak korzystać z Linuxa, o, tak? Albo z jakiegoś konkretnego oprogramowania, no cokolwiek, tak? Jakieś tego typu rzeczy. Zastanawiam się właśnie, czy się skupić konkretnie na jakimś jednym, nie wiem, rozwiązaniu tego, tak, że po prostu w jednym kierunku będę podążał, czy po prostu chwytać się, co mi przyjdzie po prostu do głowy i chciałbym przybliżyć. Co się z tym wiąże? A już wam mówię. Otóż nakręcenie czegoś takiego jest w moim przekonaniu łatwiejsze niż nakręcenie wideoporadnika, czy tam kolejnej części wideoporadnika do gry, co oznacza, że jeżeli nie będę miał czasu kręcić filmów, tak, do gier, to będę po prostu wrzucał tego typu materiały i automatycznie będzie widać, że kanał jest też trochę aktywny i że nie kurzy się tam przez miesiąc, dwa, tak. Ja na razie się zastanawiam, cały czas myślę i rozważam pewne warianty. Póki co skupiam się na razie na wideoporadnikach, obecnie właśnie prowadzone Velvet Assassin. Zacznę już wrzucać powolutku materiały do Parasite Eve 2 i będzie też projekt właśnie dodatkowy, projekt niespodzianka, znaczy w sumie ten projekt to są dwa warianty, nad którymi się zastanawiam, tak, i to będzie też z dedykacją, także no, tyle z mojej strony, mam nadzieję, że dotrwaliście, nikt nie posnął, 28 minut mi tu wbija już. O ja pierdziele, a się rozgadałem, cholera. Dobra, słuchajcie, ja kończę, bo to naprawdę już przegięcie pały, z najdłuższe chyba ogłoszenie, jakie kurde zrobiłem, no ale przynajmniej omówiłem, co trzeba. I tyle. Trzymajcie się ciepło, piszcie komentarze, nie wiem, PM-ki, co wam wygodniej, jak widzicie to wszystko. Ja już kończę. Pozdrawiam ciepło, trzymajcie się.